Michał, jeszcze nie przerwie. Wszystko sekundy. Jedno, czy ktoś ma 19.001, prawda? Czy 19.9? Ale Michał, ale! 15 sekund. Natomiast. Ale Michał! Która decyduje o miejscach w prologu, te setne się liczą. Ostatni kilometr przed Michałem Kwiatkowskim, tam jeszcze do mety powinien dojechać Czarnecki z Katiuszy. No i Michał. Cały czas dobra jazda, widać cały czas wysoka prędkość. Tutaj te hopki, te przeszkody na troszeczkę przeszkadzają na drodze, tak jak i kierowcom samochodów, no rower lepiej zachowuje się na tym hopku niż samochód. No i poza taka sztywna jest, to jest taki rower sztywny. Kwiato! Jak teraz widzieliśmy. Ale widzimy, że tutaj Michał nawet w tym momencie... Jeszcze raz uwaga, doskonały rezultat Michała Kwiatkowskiego. Jeszcze ma zapas tutaj czasowy, a do mety już jest naprawdę blisko. Ostatni zakręt to jest to rondo i ostatnia prosta. Dawaj Kwiatko! Że daje z siebie wszystko. Dawaj Kwiatko! Zapasu. A już jest dawaj Kwiatko! W biało-czerwonej koszulce mistrza Polski. Ale! Jeszcze dwa, trzy zdjęcia. Kilka metrów. Jest! Identyczny. Równiutko. Nie, 0,31, czyli 31 setnych szybszy. Ależ niesamowicie, 31 setnych sekundy Michał Kwiatkowski obejmuje prowadzenie. No, bardzo dobra, super jazda, naprawdę trzeba powiedzieć, super jazda, chociaż jeszcze nie przesądzajmy, bo jeszcze na trasie jest kilku. Przesądzajmy, Kwiato wygrał! Startowo jeszcze oczywiście wystartuje Sir Bradley Wiggins. Wystartuje...